Zwłaszcza w części chrzęstnej jest bardzo trudny, jeżeli chodzi do modelowania. Wymaga to operatora, przede wszystkim wyobraźni przestrzennej i ogromnego doświadczenia. Głównym takim czynnikiem, który ogranicza operatora, to są przede wszystkim tkanki pacjenta, które w obwodowym odcinku skóry nosa są narażone przede wszystkim na zaburzenia ukrwienia, zaburzenia unerwienia. Drugim takim czynnikiem ograniczającym lekarza, chirurga jest funkcja nosa. Musimy cały czas pamiętać, aby zachować prawidłową drożność, nie zwęzić zastawki nosa, aby pacjent po takim zabiegu, kiedy uzyskamy bardzo dobry wygląd, kształt nosa, nie miał problemów z oddychaniem.